Jak napisać powieść w 10 krokach? Po pierwsze, musisz mieć pomysł. Polecam spisać na stronie, na dwóch stronach, o czym ma być twoja książka, czego ma dotyczyć, czy to ma być kryminał, czy to ma być romans, czy to ma być horror, czy jakaś konkretna postać chodzi ci po głowie, jakiś związek fabularny, jakiś świat, czy to ma być świat magiczny, czy osią książki jest to, że latają smoki. Spisz sobie pomysł na kartce. Po prostu go sobie spisz. I ja zawsze polecam w tym momencie zapeklować ten pomysł. Spisujesz konkretnie dwie strony, zamykasz folder i zostawiasz na komputerze na miesiąc. Tak jak ogórki w piwnicy babci, żeby się zapeklowały. Jeżeli po miesiącu czujesz cały czas ten sam hype, cały czas czujesz to, że ta powieść, ten pomysł na powieść cię porywa, to znaczy, że to się dobrze zakisiło i to znaczy, że możesz ruszać do dalszej pracy. Jeżeli już mamy mniej więcej pomysł, to w tym momencie zaczynamy tworzyć świat i postacie, dlatego że książki najczęściej są albo story-driven, czyli gdzie świat, wydarzenia ciągną nas do przodu, albo character-driven, czyli w momencie, kiedy to bohater jest tak ciekawy, że on zmienia, można powiedzieć, wydarzenia pod siebie. I na tym etapie tworzymy właściwie świat, tworzymy bohaterów, bohaterów pobocznych, kto ma się znaleźć w książce, potrzebujemy sceny i potrzebujemy aktorów. Ostrzegam tutaj jednak, żeby nie przedobrzeć, jeśli chodzi o przygotowanie. Nie spisujcie rodów szlacheckich do 10 pokolenia wstecz, nie rozpisujcie całej mitologii, całego tego świata. To na tym etapie wystarczy Wam, że będzie zarys tego, solidny, ładnie przygotowany zarys. Po trzecie, plan ramowy. Są pisarze, którzy piszą na spontanie, ale zauważyłem, że ci pisarze, którzy chwalą się pisaniem na spontanie, piszą najczęściej jednowątkowe powieści character driven, gdzie to bohater ciągnie całą historię, no bo taką historię da radę naprawdę napisać bez planu, bo cię po prostu ta historia ciągnie. A jeżeli ktoś stara się napisać historię wielowątkową, no to tutaj naprawdę ten plan jest potrzebny. Bo jeżeli uznasz, że wszystko robisz w głowie, to Tobie będzie się wydawało, że to jest dobre, ale jak ktoś się temu przypatrzy, no to będzie widział, że to było pisane na kolanie, że to była spontaniczna akcja, że nie ma takiego mocno przemyślanego wątku. Więc to też bardzo przyspiesza pracę. Polecam serdecznie zrobić sobie plan ramowy, taki jak w szkole. 12-15 punktów całej naszej historii, od początku do końca, jak to się zaczęło, jaki był środek, jakie ma być zakończenie, żebyśmy my też mieli już w głowie, jak to ma wszystko wyglądać i dopiero w tym momencie zabieramy się do pracy. Punktem czwartym na naszej 10-punktowej liście jest tak zwany pierwszy draft, czyli to, na czym wykrusza się największa liczba pisarzy. Napisanie pierwszej wersji naszej książki. Straszne jest to, jak wiele osób wykrusza się na tym etapie w momencie, kiedy jesteśmy raptem na 40% naszej, można powiedzieć, pracy. W momencie, kiedy piszesz pierwszy draft, to spisujesz fabułę. Spisujesz mniej więcej fabułę od początku do końca, dialogi, i to nie jest etap, na którym to ma wszystko wyglądać idealnie. Pierwszy draft jest dla ciebie. Ty nikomu nie pokazujesz w ogóle pierwszego draftu. Neil Gaiman bardzo fajnie o tym mówi, że dopiero drugi, trzeci draft to jest rzecz, która pokazuje, jakbyś wiedział, co robisz od samego początku. Dialogi, opisy, fabularna ścieżka. Ja czasami na pierwszym drafcie to nawet potrafię sobie w nawiasie notatkę zostawić, że wymyśl nazwę miasta, albo wymyśl, tutaj wstaw jeszcze opis, bo w tym momencie nie chce mi się tego opisu pisać, ale już chcę poukładać sobie całą historię. Więc na początek mamy pierwszy draft, który choćby waliło się paliło, trzeba skończyć, trzeba zrobić w jakimś sensownym odcinku czasu. Jak już napisaliśmy ten pierwszy draft, jak napisaliśmy to wszystko, no to teraz odkładamy powieść na folderek, znowu do słoiczka jak te ogóreczki i zostawiamy na miesiąc, żeby troszeczkę przewietrzyć mózg, żeby spojrzeć potem na powieść bez tego hype'u, bez miłości do swojego pierwszego dziecka, tylko surowym okiem. Czekamy chwilę i dopiero to jest ten moment, w którym trzeba ochłonąć na spokojnie, żeby zebrać się do poprawiania powieści. W międzyczasie możemy sobie zrobić jakiś research, jeżeli na przykład czegoś nam brakowało w powieści, no to jest czas, kiedy sobie szukamy wszystkiego, żeby później, jak będziemy się zabierać za poprawę,
jakoś to od razu sprawnie zrobić. Po leżakowaniu zabieramy się za drugi draft. Drugi draft, czyli drugie podejście do naszej książki, wygładzanie dialogów, wygładzanie opisów, szukanie błędów fabularnych. Oczywiście jak jakieś tam złapiemy literówki, to owszem, ale propozycja ode mnie, skupcie się najpierw na szukaniu błędów logicznych i fabularnych. Czy każdy dialog dobrze brzmi? Czy każde słowo, każdy slogan znaczy to, dźwięczy tym, czym miał dźwięczeć? I na tym skupmy się na drugim drafcie. To jest moment, kiedy nie zwracamy aż tak uwagę na treść. Dlatego właśnie ten drugi draft służy do tego, żeby poprawiać treść. W trzecim drafcie staramy się przede wszystkim poprawić interpunkcję, czy gdzieś jest liczba przekłamana, czy gdzieś coś nam zgrzyta jeszcze, jeśli chodzi o łamanie tekstu. To jest po to, żeby przelecieć ten tekst, nie zagłębiać się już tak bardzo w fabułę, I dopieścić pod względem kosmetycznym, można powiedzieć, tą powieść. Punkt ósmy to beta. Jeżeli mamy swoich zaufanych beta readerów, osoby, które przeczytają nasz tekst, to dopiero na tym etapie, na etapie trzeciego draftu, po trzecim drafcie, wysyłamy im swój tekst. Dlaczego nie po pierwszym drafcie? Bo czas bety jest naprawdę cenny. Błędy, które widzisz po pierwszym drafcie, jesteś śmiało w stanie samemu wyłapać. Więc polecam serdecznie najpierw zrobić to samemu, złapać te błędy i dopiero poprawione, kiedy my już znaleźliśmy wszystko, co mieliśmy znaleźć, to dopiero w tym momencie wysyłamy tekst do bety. No bo po co ci sytuacja, w której beta mówi, że imię się jakieś nie zgadza, albo data się nie zgadza, albo coś jest nielogiczne, kiedy jakbyś przeczytał książkę, albo przeczytała samodzielnie, to też znajdziesz te rzeczy. Więc nie marnujmy czasu bety, która może odpaść wtedy nagle po 15 stronach, bo powie, że jest nudne. I po co ci to? I w tym momencie nie dowiesz się, czy na przykład konkluzja była fajna, bo beta już do tego etapu nie dotrwa, a poproszenie bety o drugie czytanie naszej historii naprawdę może nadwyrężyć energię naszego kochanego czytelnika. Szlif to jest takie dopieszczanie, można powiedzieć, już praktycznie na końcu. Sprawdzanie tego tekstu, wprowadzanie zmian, które beta gdzieś tam nam wytknęła. Jeżeli przeprowadziliśmy dobry drugi i trzeci draft, no to już na etapie ostatniej bety będzie to po prostu szlif, będzie to poprawianie pojedynczych mankamentów, pojedynczych literówek, pojedynczych jakichś nielogiczności, które nie będą już miały konkretnego wpływu na fabułę, a będą gdzieś tam tylko takimi smaczkami, takim dopieszczeniem po prostu, można powiedzieć, fabularnym. No jeżeli się nie uda, no to trzeba będzie zrobić czwarty draft, ale najczęściej na tym etapie, jeżeli dobrze zrobiliśmy swoją robotę, no to na tym etapie już po prostu szlifujemy swoją historię. To jest takie ostatnie, można powiedzieć, czytanie. Bym powiedział jak po prostu czytelnik. Coś nam zazgrzyta, to dopiero w tym momencie się zatrzymujemy. Nie siedzimy, wiecie, nie siedzimy z kartką, że tak czytamy jeden do jednego, tylko nie po prostu tak najzwyczajniej w świecie, jak tekst normalny, żeby zobaczyć, czy się nam po prostu przyjemnie naszą książkę czyta. Ostateczna poprawka to jest taka wisienka na torcie. To jest moment, kiedy jak oglądacie jakiś program kulinarny, jak kucharz już zrobił to ciasto, poprawił, rozwałkował, upiekł i w ogóle pokroił kawałek, wystawił na talerzyku i to jest ten moment, kiedy kładzie talerzyk na stole, albo jeszcze wisieneczkę dosłownie kładzie na tym torciku i poprawia jeszcze talerzyk, jakiś liścik laurowy położy z boku. To jest takie dopieszczenie, takie absolutnie ostateczne. Ja polecam w takim dopieszczeniu skupić się na pierwszym rozdziale, nawet na pierwszych 10 stronach, żeby te pierwsze 10 stron porywało czytelnika, żeby nawet od pierwszej strony porywało czytelnika, żeby zwrócić na to uwagę. Nawet możecie się cofnąć przy tym tej wisience do bety, żeby przeczytała jedną stronę i czy po przeczytaniu pierwszej strony chce przeczytać drugą stronę. Jeżeli zrobimy tą ostatnią poprawkę, no to dopiero na tym etapie można powiedzieć, że mamy książkę ukończoną, mamy książkę poprawioną i jesteśmy w stanie wysyłać tą książkę do
wydawnictwa. Oczywiście możemy jeszcze zlecić gdzieś tam książkę do redakcji zewnętrznej, do poprawiania zewnętrznego, do wystosowania opinii. Ja sam niejednokrotnie korzystam z takiej usługi, żeby sprawdzić książkę, jak patrzy na tą książkę na przykład zewnętrzny redaktor, ale tak, to już mamy mniej więcej to określone. Oczywiście musimy sobie odpowiedzieć na pytania marketingowe, do kogo jest skierowana ta książka, dlaczego warto sięgnąć po tą książkę, do czego podobna jest ta książka, jakie ma szanse na rynku wydawniczym, dlaczego warto wydać nas, a nie kogoś innego, ale to jest ten etap, kiedy ta książka jest, powiedziałbym, faktycznie ukończona, że to nie jest, bo bardzo wiele osób otwiera szampana w momencie, kiedy skończą pierwszy draft, że postawiłem ostatnią kropkę, udało się. Nie, pierwszy draft to jest 40% pracy. Dopiero jak ostatnie poprawki wprowadzisz, że już piszesz list wydawniczy, to jest moment, kiedy możesz może nie otworzyć szampana, ale schować go do lodówki i pogładzić butelkę, bo już jesteśmy bardzo blisko zakończenia tej drogi. Zostało już tylko później rozpatrzenie tego przez wydawnictwo, ale o tym nagram oddzielny materiał. Też zauważyłem, że kiedy ja rozbijam sobie pracę na pierwszy draft, drugi draft, na leżakowanie, to o wiele łatwiej mi się zmierzyć z tym projektem, bo jak patrzysz na to, że masz od razu poprawić, bo znam ludzi, którzy od razu poprawiają książkę, że piszą i od razu poprawiają, potem zmienia się rozdział, zmienia się zakończenie, znowu poprawiają i wrzucają się w taką wieczną poprawę. Przez 3-4 lata poprawiają tą samą książkę. I to nie wynika z tego, że książka jest skomplikowana, tylko to wynika z tego, że mamy źle zaplanowaną pracę. Więc pracujmy mądrze, a nie długo. Warto to zaplanować, warto gdzieś tam, nie idźcie po prostu tak na spontana, że ja piszę spontanicznie. Warto troszeczkę planu też w tym zastosować. Na pewno nie zaszkodzi. Tyle ode mnie, kochani, i jak zawsze, na razie, do zobaczenia i do usłyszenia.